Bien. Lorizaka. Sopków, ale wycofał się do Witawit. Dobrze, dobrze. Zabrakło trochę Bartoszowi Bielowi tam. Zaskoczony, ja zauroczony wręcz, a na boisku szału nie robi. I gdzieś tak powiem, że dla mnie negatywna postać w Radomiaku. Spodziewałem się po zawodniku gdzieś tam... Teraz Biel przezierał się z innego kraju, z Ekstraklasy, że zrobił go. Na pewno bardzo słabe będą mi ta podróż tutaj. Z odległego Kołobrzegu na pewno nie będzie w dobrych humorach. I jeszcze mamy... drużynę, a więc dla nas to poważne problemy, bowiem no, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli nie wykazujemy się za specjalnie, choć trzeba powiedzieć, że gramy bardzo dobrze. I oby tak dzisiaj. Mateusz Janeczko do Bartosza Biela i Biel faulowany, ale tak jest i będzie... Bardzo dobrze, Paprzycki. Jeszcze lepiej Biel. Sopków. Trochę ta piłka odeszła. Wiktor Witt. O krótko. Paprzycki, Piasecki, ale nie zdąży do piłki. Piotr Giel jeszcze tutaj. Biel w polu karnym. Krótka piłka, nikogo. Z autu. Wychodzi Giel, ale jest tutaj sam. Teraz zbiega do niego koledzy. Optymistyczna piłka. Przybylski. Biel. Rejs szuka okazji. I sędzia wskazuje, że odwrap. Wygranej. To już bezwzględnie dzisiaj, proszę Państwa. Biel. Bardzo dobrze. Do Rydzaka. Biel. Sędzia pokazuje. Nic nie było. Ale teraz, Bartlewski, może teraz. Oj, oj, Bartosz Biel! I jest, jest, proszę Państwa, świetna akcja! Sopkowa on dzisiaj sobie... ...zatował Paprzycki. Tak, ale nie mamy nic przeciwko temu, żeby ten mecz faktycznie dalej tak wyglądał, bo druga połowa rozpoczęła nam się z naszej perspektywy w sposób wymarzony. Był już piękny gol, było właściwie blisko wcześniej jeszcze trafienia naprawdę efektownego. Przed chwilą szansa dla... Radomiaka, teraz znów suną z atakiem zawodnicy Kotwicy. Giel w pole karne. Jeszcze jest uderzenie 2-1 dla Kotwicy Kołobrzeg. Bartosz Biel po krótkim słupku po dłoni Adriana. Się troszkę wycofać, wyprzeć od pola karnego Lipizabru. Teraz szansa na wyjście. Bartosz Biel z dystansu. Bardzo celnie. Rydzak. I zdecydował się na uderzenie, ale za wysoko. Wybitny.
właśnie trzy oczka ma drużyna Wernera Liczki. Widzimy teraz trenera Wieczorka, który przy linii bardzo aktywny, stara się nakręcać taką pozytywną energią swoich zawodników. Bartosz Sulkowski. No, troszkę tutaj tych przebieżek ma Sulkowski, ale pod kątem stałych fragmentów, bo często te piłki ustawiane po prawej stronie, gdzie głównie operuje Spychała, a teraz rozpędza się Piotr Giel. Goni go Górzęta, goni Grudniewski. Giel! 3-1 dla Kotwicy Kołobrzeg. No nie... Zremisował na własnym stadionie 2-2 Roman Rybnik. No, proszę Państwa. A gdyby ta piłka poszła, to...